Zaczynając tak oficjalnie, ja nazywam się Aleksandra Frontczak-Wieś i mam dzisiaj ogromną przyjemność, żeby przepytać Patrycję, jak dobrać okulary do kształtu twarzy. I ja wiem, że z punktu widzenia Patrycji na pewno są miliony ważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o dobór okularów, natomiast no, okazuje się, że to jest takie pytanie, które najczęściej się pojawia. Oczywiście będzie możliwość zadawania pytań na żywo i to, o co Was proszę teraz, to bardzo proszę o to, żeby dać mi znać, czy mnie widać, czy nie słychać. Jola tutaj pisze, że wita serdecznie, to znaczy, że widać. I teraz ja chciałabym przedstawić mojego gościa dzisiejszego. Chciałabym przedstawić Patrycję. Patrycja, uwaga, będę Cię przełączała, także jak będę o Tobie mówić, to będziesz widoczna. Także uwaga, przedstawiam Wam Patrycję. Jesteś Patrycja? Jestem. Cudownie, cudownie. W takim razie przełączamy, przełączamy. Dzisiaj mam nadzieję, że... Tak, dzisiaj walczymy. Także dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dziękuję, że zgodziłaś się spędzić z nami trochę czasu i opowiedzieć trochę o tym, co jest no, sensem Twojej pracy, czyli właśnie o doborze okularów. Tworzysz bloga, do którego link zaraz wrzucimy tutaj Wam w komentarzu, gdzie uczysz kobiety, jak nosić niebanalne okulary. Pracujesz na co dzień w Krakowie, czyli tam można spotkać się z Tobą i dobrać okulary, ale wiem też, że jeździsz do różnych miast w Polsce i tam spotykasz się również w salonach. Także powiedz proszę kilka słów na temat Twojej pracy i przywitaj się z naszymi dzisiejszymi tutaj widzkami. Cześć, na razie dziewczyny z tego co widzę, ale zobaczymy dalej. Fajnie by było, gdyby były dziewczyny, bo jak się okazuje, dobór okularów nie dla mężczyzn i kobiet troszkę się różni, więc dzisiaj rzeczywiście skupimy się na dziewczynach. Dziękuję Olu za zaproszenie. Tak, okulary stanowią całe centrum mojej pracy, skupiam się tylko na tym. Faktycznie można mnie w różnych miastach w Polsce spotkać, zazwyczaj wtedy jestem gościnnie po prostu w salonach innych, a u siebie na co dzień w Krakowie na stałe. Faktycznie rzeczywiście prowadzę też blog, bo jak się okazuje, temat okularów, mam wrażenie, nigdy nie był tak bardzo dokładnie poruszany. Bardzo dużo schematów funkcjonuje. Możecie sobie zerknąć w internecie, pewnie mnóstwo jest infografik, które są mocnym uproszczeniem. A na dzień dzisiejszy asortyment okularowy jest tak rozbudowany, możecie wszystko, powiem Wam, czego byście chyba sobie nie zamarzyły kolorystycznie, bryłowo czy tam kształtowo, to w zasadzie znajdziecie nawet totalną awangardę, więc to jest dobry czas na okulary. Także mam nadzieję, że dzisiaj chociaż trochę Wam pomogę, może trochę wprowadzę nowości. Fantastycznie, fantastycznie. Ja pozwolę teraz przestawić się tutaj na siebie, bo mam jeszcze prośbę dla wszystkich osób oglądających. Widzę, że mamy nas tutaj na żywo około 50 osób. Fantastycznie, bardzo się cieszę, że z nami jesteście. No i mam prośbę, obojętnie czy oglądasz to teraz na Facebooku na żywo, czy oglądasz retransmisję, czy dzisiaj później, czy w trakcie weekendu, czy może będziesz oglądała to wideo, retransmisję tego wideo na YouTubie. Bardzo proszę, udostępnij ten materiał, tak żebyśmy mogły z naszym komunikatem, z poradami, jak dobrać okulary do kształtu twarzy, dotrzeć dalej, tak żebyśmy obie ze swoją misją, ze swoim blogiem i ze swoim takim no, celem, żeby uczyć kobiety tego, jak dobrze wyglądać, mogły obie trafić. Także dzięki za wszystkie udostępnienia z góry. No i oczywiście zapraszam do zadawania pytań. Jeżeli chodzi o moje główne pytanie, bo chciałabym przejść po prostu już do sedna, to będę pierwsza rzecz, którą chciałabym zapytać, to po prostu jakie kształty twarzy wyróżniasz i jak dobierasz do nich okulary? Czy w ogóle pracujesz w oparciu o kształty twarzy? Bo to było jedno z takich pytań, gdzie można znaleźć takie wiarygodne informacje na temat tego, jakie są kształty twarzy, bo one wiadomo w różnych miejscach są różne. Także Patrycja, oddaję Ci tutaj po prostu teraz ekran, oddaję Ci, że tak powiem, mikrofon i zapraszam do tego, żebyś się podzielił, jaki jest Twój stosunek w ogóle do tego zagadnienia, kształty twarzy i dobór okularów do nich.
No to ja uważam, to znaczy prawdą jest to, co Ola na początku powiedziała, że powiedziałabym, że jeżeli się interesujecie doborem okularów, to w 80% przychodzicie do salonu i potrzebujecie, czy chcecie, żeby udzielono wam pomocy, informacji i pierwsze właściwie chyba jedyne zagadnienie, które was interesuje, to jest jak dobrać kształt okularów do swojego kształtu twarzy. To rzeczywiście jest dla was priorytetem. Czy to jest najważniejsze? Niestety nie. Dlatego, że w gruncie rzeczy jest bardzo wiele aspektów, które są ważne. Nawet na pewno z Olą się teraz w tym momencie zgodzimy razem, bo Ola też przecież robi analizy kolorystyczne, że w sumie równie ważny jest także kolor okularów, w jaki inwestujemy. Także tych punktów będzie dużo, a kształt twarzy jest po prostu jednym z tych elementów i wcale niestety nie najważniejszym. Wiem, że trochę być może burzę wasz świat, ale po prostu taka jest prawda. I teraz tak, dla mnie najważniejsze, i to jest podstawa, niezależnie co robimy z okularami, jak wybieramy, to najważniejsze niestety są przesłanki takie techniczne i to, jaką wadę wzroku mamy, bo to potrafi zdominować cały dobór i wtedy kształt okularów jest spychany na margines, czyli zawsze i wszędzie wada wzroku i parametry techniczne są najważniejsze, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj skupimy mimo wszystko się na kształcie i doborze okularów do kształtu twarzy. I teraz tak, faktycznie Olu, ty też to wiesz na 100%, funkcjonuje bardzo dużo podziałów, czy tam wyróżnionych jest mnóstwo kształtów twarzy. Ja zdecydowałam się na podział, który właściwie antropologia kryminalistyczna wyróżniła. Na potrzeby rysopisów twarzy. I w ogóle w pracy, no bo w zasadzie około 10 lat już pracuję, o tyle było to zasadne, że faktycznie okazało się, że bardzo dużo osób, które przychodzą, ma właśnie taki kształt twarzy. Więc w gruncie rzeczy, co jest jeszcze ważne, tych kształtów twarzy jest mnóstwo. Można powiedzieć, że w zasadzie dwóch takich samych, identycznych nie spotkacie. One są, potrafią być podobne, ale nawet w obrębie jednego kształtu, czy na przykład w obrębie kształtu prostokątnego, kwadratowego, możecie naprawdę spotkać różne formy tego kształtu, dlatego że ważne jest też wykończenie. Tak, słyszę, przepraszam, ja po prostu tutaj coś mi się z głosem pokombinowało, ale już tak, jestem, ja cały czas jestem. Więc w gruncie rzeczy z tym kształtem twarzy na pewno też jak próbowałyście ocenić swój, no to wiecie, że nie jest tak łatwo, ale nie ma też z drugiej strony co panikować, da się to ogarnąć. Kształtów twarzy takich najpopularniejszych to ja wyszukałam, ale z takich źródeł faktycznie, które badają ciało ludzkie i tu między innymi antropologia, jest kilkanaście. Nie ma sensu ich wszystkich tutaj ogarniać, dlatego że wiele z nich jest rzadka po prostu. Mnie interesują te najczęściej występujące, czyli to, do czego się wszyscy na pewno zgodzimy, niezależnie od tego, czy dany podział kształtów twarzy wprowadzają styliści wizerunkowi, czy wizerzyści i tak dalej, to zgodzimy się do kilku z nich, czyli kwadrat, prostokąt, to jest zawsze występuje, niezależnie od źródła. Występuje okrągła twarz, występuje owalna, to wiecie. Z rodziny samych owalnych będą co najmniej 4, ale o nich naprawdę nie będziemy teraz mówić, bo to nie ma sensu. Co dalej? Spotkacie się z diamentem bardzo często w internecie, z kształtem serca. Ja w zasadzie wrzucam je do worka sześcianu, czy bardziej sześciokąta, a później sobie po prostu to omówimy. No i oczywiście trójkąt też, tylko trójkąt bywa w tych dwóch formach, czyli trójkąta klasycznego, zbudowanego w ten sposób, ale też tego, gdzie dolna partia twarzy jest szersza, czyli mamy albo do czynienia z odwróconym trójkątem, albo z trójkątem klasycznym, w zależności od źródła różnie to jest pojmowane. Nas jako tako interesuje w gruncie rzeczy
co się dzieje z twarzą, że chcielibyśmy ją ewentualnie lekko zmodyfikować, albo ubrać najlepiej. Także za moment będę chciała Wam w ogóle pokazać, jakie kształty okularów, jakimi kształtami dysponujemy, bo to jest ważne przy ubieraniu twarzy w określony kształt. Olu, chcesz zadać jakieś pytanie póki tak. co? Tak, tak. Chciałabym zadać takie pytanie, czy, bo ja mam z kształtami twarzy, to jest troszeczkę tak jak z typami sylwetek, że znajdują się różne typologie. Bardzo często niektórzy styliści starają się znaleźć jakby swoje, tak, czy ponazywać swoje typy sylwetek. Nie wiem, czy tak jest z twarzami, jeszcze się nie spotkałam z takimi, z taką jakąś, z jakimś nazewnictwem stworzonym przez kogoś, tak, że na przykład ty jako Patrycja, stylistka opraw okularowych, powiedzmy, sprawiłabyś, że nie wiem, będziesz nazywała gdzieś tam apetyczna gruszka i to będzie właśnie ten trójkąt, który ma podstawę, tak, tutaj szerszą, tak jak sylwetka gruszka, powiedzmy, tak sobie wyobrażam. Nie można by było tak naprawdę tworzyć. Natomiast wydaje mi się, że tak naprawdę i w typach sylwetek, i w typach twarzy, tak, czyli w kształtach twarzy, tak naprawdę właśnie chodzi o to samo, to znaczy nie chodzi o to, żeby się wcisnąć w jakąś grupę, tylko chodzi o to, żeby wiedzieć, jak ubrać, czy sylwetkę, czy twarz. I to tak naprawdę jest ta sama zasada, że trzeba wiedzieć, jaki mamy kształt, czy to ciała, czy twarzy, i co tam można ewentualnie skorygować, podkreślić i jakie fasony dobrać, żeby tego wszystkiego nie popsuć. Czyli moje pytanie do Ciebie na koniec tego mojego takiego podsumowania, to czy jest tak, że można się nie zgodzić co do kształtu twarzy, to znaczy, że na przykład ja jako stylistka, no bo ja też pracuję z okularami z klientów, powiem, że ktoś ma jakąś twarz, a Ty się spotkasz ze mną i powiesz nie, to jest w ogóle inny kształt twarzy i tutaj Pani go źle określiła. Czy zdarzają Ci się na przykład takie rzeczy właśnie w pracy takiej normalnej, że ktoś przychodzi do Ciebie i mówi, no ale ktoś mnie inaczej odkreślił i ja inaczej sobie dobierałam, czy takie coś się zdarza? Słuchaj, dobra, to po kolei. Co do nazewnictwa, to tak, Olu, dokładnie tak jak mówisz, mówimy cały czas o tym samym, tylko że niektórzy po prostu inaczej to nazywają. Co jest ważne, to żeby jak w momencie, kiedy ja rzucam kształt, czyli ja na przykład kwadrat, prostokąt, okrągły, żeby natychmiast sobie wyobrazić, jak on jest zbudowany, żeby jakby przed oczami nam stanął po prostu, krótko mówiąc, ten kształt. Więc nazewnictwo po prostu może się różnić, ale w gruncie rzeczy chodzi zawsze o to samo. Więc moim zdaniem jakby nie ma sensu walczyć o to, która nazwa jest fajniejsza, która szybciej przywołuje skojarzenie, bo to po prostu nie ma sensu. Ja oparłam się na kształtach geometrycznych w zasadzie, dlatego że chociażby w szkole, na matematyce, jakby wszyscy doskonale te kształty ogarniamy i one są być może dużo prostsze, dużo łatwiejsze, ale absolutnie we wszystkich, jakie znajdziecie, chodzi o to, krótko mówiąc, o to samo. Dobrze, to jeszcze jedna rzecz. Jeszcze mam jedno pytanie do Ciebie, bo pewnie to się może pojawić jako naturalna kolej rzeczy. Jak określić swój kształt twarzy? Dlaczego o to pytam? Ja na jednym ze szkoleń ze stylizacji, na których byłam, nauczono mnie pewnego wzoru. Ja ten wzór dokładnie podaję w kursie online Kod sylwetki. Tam, gdzie rozszerzam ja temat okularów. Ciekawa jestem właśnie, czy u Ciebie to jest tak, że jeżeli ktoś Ciebie pyta, tak, nie że Ty go widzisz, tylko że się ktoś pyta, jak mam samodzielnie określić kształt twarzy, bo ja nie potrafię tego zrobić, że patrzę do lustra i ja nie widzę, czy ja jestem prostokątna, czy owalna. Czy Ty możesz jakoś tak poradzić, jak tutaj osoby oglądające mogą sobie określić kształt twarzy? Okej, jasne, zaraz to ogarniemy, ale od razu mówię, że znaczy nie jestem w stanie odnieść się, jakby porównać określanie kształtu twarzy do określania sylwetek, ale wydaje mi się z mojej z kolei wiedzy, bo też, że tak powiem, dokształcałam się w takiej ogólnie rzecz biorąc stylizacji, i tu już mówimy o sylwetce, że w miarę to jakoś było wszystko oczywiste. Z twarzą jest ten kłopot, że twarz jest zwarta. O,
A dobra, czekajcie, bo muszę się ogarnąć z kamerą, że twarz jest zwarta, po prostu no, jest drobna, tak? Więc czasami wydobycie z niej jakiejś formy nie jest łatwe. Na dodatek często twarz jest, powiedzmy sobie, wypełniona tkanką, czy to, znaczy wiadomo, czasami mamy bardziej rozbudowane mięśnie, więcej troszkę tkanki tłuszczowej, podskórnej i twarz potrafi zmienić swoje proporcje, zmienić swój kształt, więc w zasadzie jest o tyle trudno, że też bywa, że twarze są hybrydami, że się nie da jasno powiedzieć, że tu mamy do czynienia tylko i wyłącznie z tym kształtem. Bo faktycznie czasami to tak jak w sylwetce, tak, nie wiem, tak, tak. Ten bierzemy ten centymetr i po prostu mierzymy wszystko i później wyliczamy i sylwetka jest tutaj, czy jest jeszcze tutaj. Z twarzą faktycznie, no ja nie mierzę twarzy, wyszukuję punktów antropometrycznych na twarzy, które mi mówią, gdzie mogę się jakby w zdefiniowaniu tego kształtu poruszać, ale prawdą jest, że to czasami bywa naprawdę bardzo trudne i ja na przykład waham się, czy ja jestem, mowa już tutaj o sześciokącie, czy może jednak niewiele brakuje do innego kształtu twarzy. Więc krótko mówiąc, jak ogarnąć twarz, tak żebyście wy sobie mogły same mniej więcej poradzić. Pamiętajcie jeszcze jedną rzecz. Na jednym szkoleniu jedna z moich dziewczyn kursantek to powiedziała, że do tej pory nie miała pojęcia, jaki kształt ma, twarzy ma dana osoba i jakoś te okulary dobierała i dobierała fajnie i nie było żadnego problemu. I my też w większości naprawdę nie wiemy, jaki mamy kształt twarzy i czy to ostatecznie jest aż tak mega ważne, że to jest aż tak duży odnośnik, żebyśmy wokół tego po prostu cały dobór układały. No niekoniecznie, ale inaczej jest to dla nas ważne, więc to zróbmy. Rzeczywiście twarz możemy na trzy przestrzenie podzielić, czyli część czołowa, część środkowa nosowa i część szczękowa. To są zawsze jakieś trzy szerokości. I teraz tak, trzeba po prostu ocenić, jaki jest stosunek, jak te szerokości mają się do siebie. Czy czoło jest najszersze bądź najwęższe, czy jednak dolna partia twarzy jest najszersza bądź najwęższa, czy na przykład ta środkowa, czyli łuki jarzmowe są najszerzej spośród pozostałych dwóch, spośród wszystkich trzech najszerzej rozstawione. Szerokości twarzy. Co nas interesuje jako kobiety, to zaraz powiem, co ja uważam, jaka złota zasada w doborze okularów dla kobiet jest i tak naprawdę to powinnyśmy wziąć pod uwagę, a nie to, jaki ten kształt twarzy jest. I teraz zobaczcie, jeżeli mamy, o, czekajcie, bo z kamerą muszę powalczyć. Mamy tutaj szerokości. Szerokość czoła, szerokość środkowa na łukach jarzmowych i szerokość na kątach żuchwy nam wyznaczają te szerokości. Jakiś kształt, słuchajcie, zawsze się wyrysuje. Jeżeli wszystkie szerokości są na tej samej linii, tak, o, w ten sposób, no to możemy mieć do czynienia na przykład z kwadratem lub prostokątem. Kwadrat, jeśli twarz jest zwarta, prostokąt, jeśli jest wydłużona. I w ten sposób jakby te trzy szerokości nam podpowiedzą, gdzie, w jakiej bryle my jesteście. Rozumiecie? Olu, jak ty? Tak, ja doskonale wszystko rozumiem, wszystko jest bardzo jasne dla mnie. Zasadami w pewnym sensie zgadza? Tak, jak najbardziej. Tak jak mówię, ja by tam podawałam w kursie online dokładne, że można się pomierzyć, natomiast jak najbardziej to się wszystko zgadza i też podobne kształty twarzy ja wprowadzam, jeżeli chodzi o ten kurs. I myślę, że to jest bardzo, bardzo tak jakby prosta rzecz, żeby zobaczyć właśnie, gdzie jestem tutaj, tak? Gdzie jestem tutaj i gdzie jestem tutaj. To jest naprawdę, naprawdę super. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo prosty sposób. Także dajcie proszę znać, dziewczyny, w komentarzach, czy wszystko jest dla was jasne do tej pory. Będziecie później sobie róbcie sobie notatki, a później sobie po prostu będziecie przed lustrem siedzieć i oglądać swoją twarz. I oczywiście dla wszystkich osób, które nie są z nami od samego początku,
Przypominam, że będę, możecie udostępnić to wideo z dwóch powodów. Tak naprawdę pierwszy powód może być zupełnie taki, no trochę nawet egoistyczny i samolubny, bo gdy udostępnicie to wideo, to będzie ono na waszym, na waszej tej tablicy na Facebooku i będziecie mogły do niego po prostu łatwo wrócić i obejrzeć sobie jeszcze raz, ponieważ no, gdy pojawi się na moim fanpage'u, to w pewnym momencie pojawią się nowe posty i to wideo będzie, że tak powiem, trochę spadało w kolejności. Natomiast jeżeli udostępnicie u siebie, będziecie mogły to bardzo łatwo znaleźć. Natomiast, co jest jeszcze bardzo ważne, możecie też pomóc innym osobom, żeby po prostu świetnie dobierały okulary, także i my będziemy, zarówno Patrycja, jak i ja, będziemy w stanie docierać do coraz większej ilości osób z naszą misją. Także ja już oddaję z powrotem głos Patrycji. Dziewczyny piszą, że wszystko jasne, także możemy i że zrozumiałe, możemy lecieć dalej. Okej, no to wracając, pamiętajcie, że ja jestem zwolennikiem, że nie robimy nigdy tego od linijki i też nie wpadajcie w panikę, jeśli coś jest niejasne, bo może się okazać, że wasz kształt twarzy jest trudniejszy do określenia i macie z tym kłopot. Natomiast co jest tak naprawdę, bo to jest klucz wszystkiego w mojej opinii, co się w twarzach kobiet podoba, czyli zarówno mężczyźni, jak i kobiety, co lubią w twarzach kobiet. I jak się okazuje, chcąc to oprzeć na jakiejś tam proporcji, to okazuje się, że i mężczyznom, i kobietom, czyli i mężczyznom w kobietach, i kobietom w kobietach podoba się taka jakby konwencja twarzy zbudowanej w ten sposób, czyli szerzej u szczytu w górnej partii twarzy, troszkę drobniejsza dolna partia twarzy. I tyle. I teraz jaki jest kłopot? Kłopot bywa z twarzami opartymi na kwadracie, prostokącie albo na tym. I teraz pytanie, czy mówimy o odwrócony trójkąt, czy ja na przykład to nazywam trapezem, bo w momencie, kiedy najszersza jest ta dolna partia twarzy, czyli żuchwa, jest tą częścią najszerszą, czoło jest zdecydowanie węższe i wszystko, cała proporcja twarzy układa się w ten sposób. Nazewnictwo nie ma znaczenia, czyli wszędzie tam, gdzie rzeczywiście mamy do czynienia z szeroką żuchwą, z rozbudowaną żuchwą, mocno zaznaczoną, tam kobiety okazuje się w wielu wypadkach, że chcą zmniejszyć tą dolną partię twarzy. I w zasadzie w pewnym sensie ja się z tym zgadzam. Czyli żeby mniej więcej podciągnąć to do tej formy, żeby mimo wszystko to część górna twarzy była szersza, a jednak ta dolna drobniejsza. Czy kobiety, które są posiadaczkami w teorii tych trudniejszych kształtów twarzy, mają teraz się rzucić pod pociąg i rozpaczać lub na siłę modyfikować swój kształt twarzy? Niekoniecznie, słuchajcie, bo teraz na tyle jest fajny czas w modzie i w ogóle, że fajne są, wyjątkowość jest ceniona, albo na przykład nietypowe cechy są cenione. Dobrze o tym wiecie, że czasami modelki na pokazach mody mają wręcz męskie urody, na przykład, tak? Więc też nie ma co czasami rozpaczać, ale warto, jeżeli na przykład mimo wszystko ty czujesz, że jednak chciałabyś, żeby dolna partia twarzy była drobniejsza, to ja ci mogę pokazać, jak to ewentualnie zmodyfikować okularami. Póki co wszystko jest ok, dziewczyny? Tak, tak, wszystko. Ja wszystko dobrze słyszę, nikt tutaj nie zgłasza żadnych błędów, także możemy działać dalej. Ważną rzecz tutaj Marta, widzę, powiedziała, że ważniejsze, jeżeli mocne asymetrie twarzy występują w urodzie, to bardziej nad tym ewentualnie trzeba się skupić, nad ich poprawieniem, niż w zasadzie świrować na temat samego kształtu twarzy. Ale teraz słuchajcie, jedna ważna rzecz, bo zmienił się bardzo asortyment salonów optycznych, czy tam asortyment w ogóle, jaki jest w okularach. Najczęściej, tak jak mówiłam wam na początku, w jakichś tam infografikach macie bardzo ograniczenie w postaci takie, że jakieś tylko niewielka liczba kształtów okularów jest pokazana. No i bardzo prosta sytuacja się okazuje, że w zasadzie do okrągłej twarzy ty absolutnie nie możesz użyć okularów, które są podokrąglone. A to po prostu nie jest prawda, dlatego że na dzień dzisiejszy, zobaczcie, ja wam chociażby na przykład
przykładzie kształtu kociego pokażę, że mnóstwo w tej chwili znajdziecie wariacji na temat właśnie kształtu kociego. I możecie mieć taki koci kształt, uwaga, taki koci kształt, czy nawet swoją starą oprawę wytargałam przeciwsłoneczną, ona była korekcyjna, ja z niej zrobiłam przeciwsłoneczną, czyli taki ostry kociak, czy na przykład już taki jeszcze bardziej pełny, to też dalej będzie kociak, więc zobaczcie jak dużo, najbardziej taki chyba klasyczny to mamy na przykład to, albo na przykład to. Zobaczcie, ile w ogóle znajdziecie możliwości, jeżeli chodzi o sam kształt okrągły. I teraz pytanie, czy to dla Was już jest kociak, czy może jednak to jest forma jakaś tam, zabiorę włosy, bo gorzej widać okulary, ja dzisiaj specjalnie białą bluzkę, żeby lepiej było widać. Czy to jest dalej koci kształt, czy może, zobaczcie sobie, to już jest coś innego. Dlatego, jak myślicie, dziewczyny? Koci jeszcze dalej, czy już mamy do czynienia z geometrią jakąś tam? Tak naprawdę zobaczcie sobie, że to jak zbudowana jest oprawa, mamy w zasadzie, mogę chyba powiedzieć, że pewnego rodzaju nieskończone możliwości. Więc nie da się powiedzieć, że dla twarzy trójkątnej nie dobierzesz na przykład kociego oka, dlatego że wzmacnia takie mocno surowe, trójkątne rysy. Nie, dlatego że jeżeli weźmiesz takiego pełnego kociaka, to nie będzie kłopotu, tak? Czyli on fajnie wyreguluje tą dolną partię twarzy, bo w przypadku trójkąta akurat rzeczywiście mamy swoistego rodzaju dużą ostrość. I rzeczywiście pytanie teraz, z jakim trójkątem mamy do czynienia? Z mocno wydłużonym i bardzo takim ostrym, surowym, gdzie krawędzie twarzy są naprawdę ostre, więc wtedy ja jestem zwolennikiem, żeby trochę łagodzić. Ale jeżeli mamy do czynienia z pełniejszym trójkątem, gdzie dysproporcja między szerokością szczęki a szerokością części czołowej nie jest aż taka duża, no to tam już troszeczkę inaczej będziemy postępowali. Pamiętajcie, żeby jakby nie popadać w skrajności. Zgodzicie się ze mną, że w zależności od tego, jak kształt twarzy, kształt okularów, bo tutaj też mamy taki pełniejszy, ojejku, mam problemy, słuchajcie, z symetrią w tym momencie pokazywania okularów. Tak, to w ogóle w kamerze jest zawsze trudność. Tak. Na przykład tu macie też pełniejszy kształt i on jest bardzo wdzięczny. Tak naprawdę każdemu kształtowi twarzy jesteście w stanie taką formę dopasować. Co jest ważniejsze niż kształt twarzy? Proporcja samych okularów, wielkość samych okularów, żeby rzeczywiście nie powodować, że twarz jest nam się powiększy. I teraz słuchajcie, jakie mamy jeszcze, czyli tak, kocie oko, bardzo klasyczny kształt kobiecych okularów. W dalszej kolejności macie coś na zasadzie trapezu, ja go nazywam odwrócony trapez, bo zobaczcie, dobra, hops, 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 tak będzie łatwiej. Odwrócony trapez to jest bardzo taki częsty kształt okularów dla kobiet. On też może występować w różnych formach. Może mieć lekkie podokrąglenie, może być bardziej surowy. Różne formy spotkacie. Teraz bardzo modne kwadraty. Kwadraty czy tam geometria. Zobaczcie sobie trochę grubszą oprawę, będzie ją lepiej widać. Tu akurat ona jest zbudowana na kwadracie, ale dodatkowo jeszcze pościnana, więc w sumie mamy sześciobok. Natomiast kwadratów też mnóstwo już teraz zobaczycie w przeróżnych odsłonach. One są dość kontrowersyjne, bo tak jak Wam powiedziałam, my chcemy, żeby jednak mimo wszystko dolna partia twarzy kobiety była drobniejsza. Więc akurat w przypadku kwadratu to niestety czasami zdarza się, że wręcz poszerzamy dolną partię twarzy albo ją co najmniej wzmacniamy. I tu jest kłopot. Natomiast światowo, z tego co obserwuję, to w zasadzie już się pojawiają takie naprawdę na tą chwilę w Polsce, by trzeba powiedzieć, awangardowe połączenia, zestawienia kształtu twarzy i kształtu okularów, wręcz pokrywający się, czyli na przykład okrągła twarz, pokrywamy ją okrągłymi okularami, albo kwadratowa twarz, wzmacniamy, pokrywamy kwadratem. To są odważne koncepcje, czy złe, to już każdy musi jakby dobrać je do swoich potrzeb, ale pamiętajcie, najważniejsze jest to, co my w swojej twarzy lubimy lub co chcemy ukryć. Jesteście? Tak, jesteśmy.
Nie mam właśnie, Marto, nie wzięłam żadnego motyla, czyli kształtu, chociaż tu można powiedzieć, że to jest trochę, już wam pokażę, taki lekki motyleczek, ale bywają jeszcze takie bardziej charakterystyczne, ale to też jest fajny kształt dla kobiet, bo jest mimo wszystko subtelny kobiety. Kwadraty do tej pory się kojarzą z mężczyznami, ale zobaczymy, gdzie nas moda zaprowadzi. Zobaczymy, jak wy to przyjmiecie, czyli jak modę na takie telewizorki na bazie kwadratu przyjmiecie. I teraz tak, trapez odwrócony, kocie oko, okrągłe. Bardzo dobry kształt w ogóle dla kobiet. Naprawdę ogólnie rzecz biorąc też w większości twarzą pasuje, ale pamiętacie, znowu mamy różne okrąglaki. Potrafimy mieć przeróżne okrąglaki. Tutaj trochę mniejszy, czyli bardziej oparty na owalu, czy tam tak jak ten ze spłaszczoną górą i mocno podokrąglony. I na przykład ten fason dla okrągłej twarzy bardzo dobrze się nadaje. Naprawdę kobiety bardzo fajnie wyglądają, ale pod warunkiem, że dobierzecie właściwie proporcje, czyli rozmiar, żeby jednak nie powiększać twarzy okrągłej. Dobra, modne też, to już pokazałam, teraz geometria, bardzo dużo geometrii się pojawia, czyli na przykład ośmioboki, sześcioboki, to też się teraz dużo tego znajdziecie. Natomiast małe zmiany chociażby w materiale albo w wykończeniu materiału, bo zobaczcie na przykład właśnie na tą oprawę, jak stwierdzić, czy ona jest podokrąglona, czy ona jest jednak ma więcej geometrii w sobie? Bo jakby stare zasady mówiły nam wprost, że mamy pracować na zasadzie kontrastu, więc jeżeli mamy dany kształt twarzy, okulary niech w pewnym sensie stanowią przeciwieństwo linii. Natomiast na dzień dzisiejszy te okulary są tak wykończone, że tam już nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy mamy do czynienia z, tak jasno, czy mamy do czynienia przede wszystkim z liniami obłymi, miękkimi, czy jednak więcej w tej oprawie jest geometrii, bo te linie bardzo często w okularach już teraz są mieszane. Co macie? Pytanie Urszuli jest. Pytanie jest Urszuli, jak mam małe oczy i kształt twarzy owal, no to domyślam się, jaki kształt okularów powinnam wybrać. O, wiesz co, to jest, musiałabym cię zobaczyć, ale tak na szybko, jakby nie widząc, bo zobaczcie jedną rzecz. Jak macie obraz, czy on jest mały, czy on jest wielki, czy on jest formatu naprawdę ogromnego. My obraz, jak oprawiamy, to chcemy go zawrzeć w centrum, wyśrodkować. I zobaczcie, że tak samo robimy z okiem. Oko, w ogóle przestrzeń oczy, usta są najważniejszą przestrzenią zawartą w ogóle w całej twarzy, a twarz ogólnie rzecz biorąc jest w gruncie rzeczy jedną z ważniejszych, Ola, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, jedną z ważniejszych w ogóle ważniejszych miejsc w całym naszym ciele niestety. To twarz przede wszystkim bierze udział w ocenianiu. No jasne, jasne, jasne. Ja zawsze mówię, że to jest tak, że no przecież nikt nie rozmawia z naszym, nie wiem, celulitem na udach, tak? Bo ktoś mówi, a bo ja mam takie uda, to ja po prostu nie chcę tutaj czegoś robić. No wiadomo, że nikt nam nie patrzy na uda przy pierwszym jakimś kontakcie, chyba że, nie wiem, ktoś pracuje jako nauczyciel, no to faktycznie, albo jakiś, nie wiem, wykładowca, czy jakiś szkoleniowiec, to faktycznie jest tak, że ludzie lustrują nasze ciało po prostu cały czas, no bo co mają innego robić. Natomiast tak naprawdę w normalnych kontaktach, no to my rozmawiamy z twarzą, a nie z łokciami, nie z kolanami, nie ze stopami. Także to tak jak najbardziej, no to dlatego też makijażem pokrywamy swoją twarz, nie? Żeby jakbyś tam coś uwydatnić, coś ewentualnie skorygować. No także twarz jak najbardziej jest bardzo, bardzo ważna. Tutaj od razu jeszcze jak będziemy, to ja przeczytam jeszcze pytanie Anny. Czy jak ktoś ma opadającą jedną powiekę i kształt twarzy prostokąt, to lepiej mieć okrągłe okulary? Dobra, to wracamy teraz do tego oprawiania obrazu. Już zgodzimy się, czyli z Olą się zgadzamy i myślę, że wy też wiecie, że twarz naprawdę jest ważną przestrzenią. Natomiast wracając do oprawiania, czyli zobaczcie, że niezależnie od tego, jaki kształt okularów weźmiecie, jeżeli oko zawrzecie w centrum, mniej więcej w centrum, czyli to oko będzie wyśrodkowane w tarczy soczewki, czyli w tarczy to jest ta przestrzeń, oczko,
I cała tarcza, tak? Czyli jeżeli oko będzie w tarczy wyśrodkowane, to wy je automatycznie uzyskujecie efekt otwarcia. Czyli tak, cały makijaż mi widać, całe oko jest wyeksponowane i to już daje mi ewentualne podciąganie powieki, otwieranie tego oka, eksponowanie nawet małego oka. Natomiast prawdą jest, że jeśli chcę jeszcze dorzucić słodyczy do tego oprawiania oka, no to faktycznie górne, czyli kocie oko się super do tego nadaje, dlatego że jest wyciągnięte, tak? Czyli górna linia jest ładnie podciągnięta, wyciągnięta, to daje mi taki efekt otwarcia. Zobaczcie na moje okulary. Ja mam okrągłe okulary. Oko mam mniej więcej zawarte w centrum i zobaczcie, że ja też mam opadające jedną bardziej powiekę faktycznie i ogólnie mam dość zamknięte oko, natomiast sam ten kształt okrągły mi nie przeszkadza pod warunkiem, że ja mniej więcej wyśrodkuję to oko w tarczy. Kiedy zrobię, jakby, jeśli źle leży oprawa, czyli bardzo nisko mi schodzi na twarzy i górna linia praktycznie leży na linii rzęs, no to zobaczcie, że ja mam problem, jest zakłócenie w odbieraniu tego oka, tak, ono jest przygniecione. Przygnieść mogą też formy zgnieść oko. Mogą, to akurat jest oparte na bazie kwadratu, ale na przykład prostokąty, tak, czyli oprawy, które są bardzo wąziutkie, one też zamykają i z dołu, i z góry oko. Więc odpowiadając na twoje pytanie, czasami wystarczy tylko jakby wycentrować oko w tarczy mniej więcej i już uzyskasz efekt otwarcia oka. Kształt jakby tutaj nie każdorazowo, wybierając okulary, dążcie, bo to jest i ważne ze względów technicznych, czyli to wyśrodkowanie oka jest ważne też ze względów technicznych, natomiast ogólnie rzecz biorąc, każdorazowo dążcie do tego, żeby to oko mimo wszystko było mniej więcej wyśrodkowane, wtedy już macie, niezależnie od kształtu twarzy, już macie otwarcie, uzyskujecie otwarcie, podciągnięcie powieki, otwarcie oka. Zapomniałam o jakimś pytaniu, Olu? Wiesz co, nie, jak najbardziej wszystko jest ok. I teraz rzecz, która do mnie przychodzi od razu, no mamy, podzieliłyśmy twarz sobie na trzy części, mamy kształty okularów i jak teraz, jak to teraz połączyć tę wiedzę? Patrzę jeszcze na pytania. No Beata też tutaj widzę, pyta o te, co z tymi wysokościami tych trzech części twarzy. I będziemy lecieć dalej. Teoretycznie prawo Kolmana mówi, że one powinny być równe, czyli ten trójpodział powinien być równy. W naturze symetria jest rzadkością, nasze oko bardzo lubi symetrię, ale ogólnie symetria w naturze jest rzadkością. Zdarzają się faktycznie dysproporcje wszelakiego rodzaju, czy tam w przestrzeni tej poziomej, czy między połowami, w ogóle prawa, zdaje się, strona twarzy zazwyczaj jest w ogóle większa. To też jest ważne. Natomiast słuchajcie, my nie jesteśmy w stanie, jakby dobierając okulary, możemy jakby zbudować pewne złudzenia optyczne i tak zdominować, tak ewentualnie zdominować twarz okularami lub uzupełnić ją okularami, że faktycznie mamy mimo wszystko wpływ na te proporcje. Co jest ważne, myślę, dla was najważniejsze, bo takie szczegóły, omówienie takich dużych, mocnych szczegółów zaawansowanych jest trudne bez modela, modelki. Natomiast to, co dla was jest ważne, wydłużona twarz, tak, czyli w momencie, kiedy mamy do czynienia z bardzo długą twarzą lub odwrotnie, z bardzo zwartą twarzą, krótką, no, na przykład krótkimi twarzami jest kształt twarzy okrągły, kształt twarzy na przykład kwadratowy, ale tak czy inaczej każdy inny też potrafi być dość zwarty. My szukamy takiej ogólnej proporcji, żeby nie rzucało się w oczy, że któraś przestrzeń jest faktycznie mocno zaburzona. Więc dla nas, dla was, uważam, na waszym poziomie najważniejsze jest to, czy mamy potrzebę skrócenia twarzy, ogólnego skrócenia, czy na przykład wydłużenia twarzy. No i teraz Ola na pewno się też zgodzi. Linie pionowe wydłużają, linie poziome skracają twarz, bo tu mamy, słuchajcie, w kwadracie mamy i wydłużanie, i skracanie. Ale na przykład, jeżeli mamy do czynienia z takim pięknym, dość prostym kociaczkiem, no to rzeczywiście jednak mimo
mimo wszystko długość tej oprawy jest dość znaczna, więc na przykład taka oprawa będzie nam buzię wydłużała. W przypadku okrągłego na przykład kształtu twarzy, fajnie mimo wszystko, żeby oprawa była dłuższa. Plus jest taki, że na dzień dzisiejszy takie strasznie wąziutkie okularki nie są już tak bardzo modne, a przynajmniej w normalnym świecie, normalnych użytkowników, więc w zasadzie większość opraw teraz jednak jest dłuższa. I czy ona ma bardziej właśnie podokrągloną linię, czy jednak mimo wszystko ciętą, tak jak tutaj surowo ciętą, to mimo wszystko jakby to jest zabieg wydłużania. Skrócenie twarzy, no to faktycznie, jeżeli chcemy skracać na przykład czoło, mamy potrzebę skrócenia czoła, fajnie jest, kiedy mamy prostą górną linię i że ona jest na przykład ciemniejsza, grubsza, wykonana z grubszego materiału, to będzie na przykład zabieg skracania samej części czołowej i skracania czoła. To się fajnie u mężczyzn na przykład, którzy nie mają strasznie dużo włosów, że tak powiem dyplomatycznie, mają wysokie po prostu czoło. To się fajnie u mężczyzn sprawdza, ale kobiety też potrafią mieć wysokie czoło, więc też takie odcięcie tej górnej linii jest fajne. Jakie macie jeszcze pytania? Ja już ci tutaj przeczytam konkrety. Pierwsze. Tak, co z brwiami? Czy powinny być zasłonięte przez ramkę, czy mają być nad ramką? Dobra. Okej, okay. W normalnych warunkach klasycznych okularów mają być pod ramką, czyli górna linia ramki mnie w tym momencie interesuje, czyli w takich najzwyklejszych, normalnych, że tak powiem, oprawach, jednak mimo wszystko ta górna linia powinna albo dochodzić, zobaczcie tak jak u mnie, że ona mocno dochodzi, niemalże się styka z górną, z krawędzią brwi, albo może lekko poniżej leżeć, też damy radę. Już nie powinna brew wchodzić, zobaczcie, w światło soczewki, czyli pojawiać się już w soczewce. Natomiast są teraz na przykład modne okulary takie oversize'owe, na przykład na bazie koła takiego, to jest jeszcze małe koło, ale są takie o takim ogromnym kole i tam nie ma, słuchajcie, w 80% takiej budowy twarzy, 80% ludzi, tam nie ma szans, żebyście utrzymali to położenie brwi. Czyli tam tak ma być, tak po prostu jest ta oprawa przewidziana, że w zasadzie brew pojawi się w świetle soczewki. Czyli w takich modelach, że tak powiem, modnych, niektórych, takich oversize'owych, bo to w różnych modelach się może pojawić, tam jakby nie, znaczy tak będzie, tak? Nie mamy możliwości uzyskania innego efektu i to jest normalne. Natomiast słuchajcie, jak podchodzi, nawet bym powiedziała, bo to zależy, z jaką oprawą mamy do czynienia, bo ja mam akurat cienką oprawę, ona nie dominuje nad brwiami. Natomiast jak mamy grubszą oprawę i ja bym ją założyła, ona niekoniecznie może dobrze będzie leżała, jeszcze mocniej podejdzie pod linię brwi i niemalże będzie je zasłaniała. Czy to jest źle? Nie widziałam dokładnie, bo byłam bez korekcji przez chwilę, ale faktycznie ta górna linia może podejść wysoko pod linię brwi i nic się z tym nie dzieje. Ja wiem, że to jest mega kontrowersyjne. Ja wiem, że Polki, ale też podejrzewam kobiety na świecie, mocno są przewrażliwione na punkcie swoich brwi, ale zobaczcie, że dla mnie cenniejsze jest otwarcie oka, czyli to wyśrodkowanie, bo jeżeli ja mocno opuszczę, żeby te brwi były takie bardzo widoczne, no to w tym momencie odbywa się to kosztem oka, a dla mnie oko ważniejsze niż brew. Druga rzecz, Olu, to ty będziesz tutaj wiedziała jeszcze lepiej niż ja. Na przykład są typy urody, które mają bardzo nieznacznie zaznaczone brwi, czyli bardzo jaśniutkie, tak? Mhm. Więc w tych wypadkach też nie ma sensu, żebyście dominowały, żeby dobór okularów był totalnie zdominowany, że ma być idealnie pod tą linię brwi, bo jak nie będzie, czy tam górna linia ma iść idealnie z linią brwi, bo jak nie, to po prostu świat się załamie. No nie, bo w na przykład jasnych typach urody, czy zgaszonych typach urody, gdy brwi są bardzo lekko, mało widoczne, no to one też nie grają takiej kolosalnej roli. Mhm, mhm. Ma to sens?
Tak, ma to dla mnie ma wszystko sens. Pytanie, moment, bo tu miałam i mi umknęło. Przeciwsłoneczne i brwi. Słyszycie mnie? Tak. Jeszcze pyta. I Marto, świetna uwaga, bo zobaczcie, w wielu przeciwsłonecznych również wy zasłonicie oprawą brwi, dlatego że okulary przeciwsłoneczne w zasadzie powinny być duże, bo one mają stanowić taką pierwszą barierę ochronną naszych oczu przed promieniami słońca, więc dobrze by było, żeby ładnie zasłaniały okolice oczu, bo skóra pod oczami jest bardzo wrażliwa, ale też żeby ładnie dolegały do kości czołowej, żeby nam odciąć jakby możliwość wpadania promieni słonecznych. W takim wypadku okulary przeciwsłoneczne bardzo często są duże i one po prostu wręcz nachodzą, zasłaniają niektóre fasony, zasłaniają linię brwi i wtedy nas to jakby nie mierzi tak bardzo, jak na przykład w korekcji. Okej. Okay. Tutaj widzę jeszcze, że Dorota pyta, czy kolor okularów ma, czy jest ważny, czy ma znaczenie. I tutaj już tak było na początku na ten temat, że jak najbardziej jest to również temat, który jest istotny i na pewno do swojego typu urody, do swojej kolorystyki naturalnej powinnyśmy dobierać kolor okularów. Natomiast dzisiaj tego tematu bardzo nie rozszerzamy, ze względu na to, że mamy te kształty twarzy, nie kolorystykę, bo tutaj pewnie byśmy mogły następne po prostu pół godziny mówić o tym, jak dobrać się okulary do typu urody. Patrzę jeszcze sobie tutaj na pytania. Magdalena pyta, co przy drobnej twarzy, raczej owal, ciut szerzej w okolicy tuż poniżej oka i niezbyt wysokim czole. Drobna twarz jest dość wyjątkowa i niestety właśnie kłopotliwa. Jej jakby takim przeciwieństwem są właśnie twarze, które są solidnie zbudowane i tu znowu na przykład twarz okrągła, bo zazwyczaj one mają bardzo szeroką tą część środkową twarzy, czy na przykład kwadrat prostokąt, bo tam potrzebujemy większych okularów. Ale skupiając się na drobnej twarzy, niestety, tak jak w ogóle z drobnymi sylwetkami osobami, to jest ten sam kłopot, że my bardziej musimy skupić się na rozmiarze okularów, żeby one nie były za szerokie, niż jakby na samym kształcie. Czyli faktycznie, tak naprawdę, ja sobie, słuchajcie, ściągnę okulary, tak naprawdę w doborze okularów interesuje mnie twarzoczaszka, czyli ta przestrzeń, gdzie zawarte są wszystkie cechy charakterystyczne dla twarzy. Reszta, czyli ta boczna, to boczne wykończenie skroni już jakby jest drugorzędne w tym wypadku. Dla mnie. Faktycznie drobne buzie bywają bardzo szczuplutkie, więc my jakby nie możemy wziąć oprawy z samej proporcji, tak? Nie możemy wziąć zbyt szerokiej oprawy. Jakie mam dla Ciebie ułatwienie, chociaż każdorazowo trzeba to zweryfikować przy doborze. Oprawy oparte na prostokącie, czyli chociażby na przykład taka, zobaczcie, czyli mimo wszystko, że to jest kociak, to jednak zobaczcie, ona jest szersza niż dłuższa. I czego musisz unikać? Po prostu, żeby oprawa żeby nie wychodziła zbytnio poza obrys Twojej tutaj twarzy. Pomóc, czyli tak, wszystkie kształty, które są oparte właśnie na, niezależnie od tego, jak jest poprowadzona linia ich, ale oparte na prostokącie, czyli dłuższe, szersze niż dłuższe, mogą Ci nie służyć. Wtedy byś musiała znaleźć naprawdę bardzo malutką oprawę, wręcz dziecięcą. Wszystko to rzeczywiście zależy, jak drobną masz twarz. Ale na pomoc mogą Ci przyjść właśnie oprawy, które jednak są dłuższe niż szersze. Czyli wszystkie kształty oparte na kole możesz wypróbować. Czy właśnie kociaki, ale znowu te tutaj dłuższe, a nie szersze. Może się okazać, że nawet jeśli one mają podobny rozmiar do takiej oprawy opartej na prostokącie, ona może lepiej leżeć. Czyli pamiętaj, ty nie wychodź poza obrys. Staraj się nie wychodzić okularami poza obrys rysów twarzy. I tyle, więc rzeczywiście te oprawy, które schodzą bardziej w dół, tak jak na przykład też moja, są dla Ciebie korzystniejsze niż te oparte na prostokącie. Okej. Okay. Mamy na... ...dla korekcji dysa.
Dobra, czy jeszcze raz, czy okej. Dobra, co łączy dwa oczka? Może na trochę grubszej oprawie będzie lepiej widziało. W branży, a bardziej producenci, bo nawet nie w branży, producenci okularów tak nazywają jedną taką część oprawy oczkiem, czyli mamy oczko. Po środku jest nos, most, mostek, tak? Czyli to, co łączy dwa oczka. Całość składa się na front oprawy, tak? W sumie mamy front. I teraz tak, czekaj, gdzie jest to pytanie? Jeszcze raz. Czy oddalenie Od siebie soczewek ma znaczenie dla korekcji dysproporcji nosa. Jeżeli masz bardzo szeroki nos, to oddalenie uzyskujemy właśnie szerokością mostu, ale też wyprowadzeniem tutaj tej wewnętrznej ściany oprawy. Czekajcie, bo ja się muszę podłączyć, bo się już. podłączaj śmiało. Ty się podłączaj, a ja będę tutaj patrzyła sobie na następne pytanie. Odpowiedź bardzo. Jak najbardziej. Słuchajcie, ja wiem, że dobór okularów to jest po prostu. My mogliśmy. Dziewczyny, bardziej Patrycję. Ok, czyli mnie słychać, tak? Bo Ania zadała bardzo fajne pytanie. I teraz, ale już słychać, dobra. Ania zadała faktycznie bardzo fajne pytanie. Przypomnę je, chociaż już go nie widać. Czy jeżeli mam twarz raczej trójkątną, pociągłą, z wysokim czołem tam było, to jakie okulary? I teraz zobaczcie. Jeśli boicie się, nie wiecie, jaki macie kształt twarzy, nie skupiajcie się, żeby go ocenić. Racjonalnie podejdźcie do swojej buzi i jakby ocencie, co w niej lubicie, a co chciałobyście zmienić. I wtedy dopiero, jak będziecie już wiedziały, co chcecie z buzią zrobić, na przykład uważacie, że jest za duża i chciałobyście ją zmniejszyć, albo właśnie na przykład, że ma jednak tą dolną partię za dużą, albo za wysokie czoło i tak dalej, i tak dalej. Po prostu najpierw ocencie, co chcecie zrobić. A potem jakby trzeba się zastanowić, co można zrobić okularami, żeby sobie pomóc. I teraz Ania, to pytanie właśnie. Twarz raczej trójkątna, pociągła, czyli wydłużona, wysokie czoło, co możemy zrobić? Zobaczcie, mamy tak. Możemy popracować z wysokim czołem, czyli możemy spróbować je skrócić. Jeśli mamy wydłużoną buzię, ewentualnie możemy pokusić się o jej takie przywrócenie proporcji naturalnej, czyli lekkie być może skrócenie. I dwa trójkątna, czyli zakładam, że jak jest mocno wydłużona, czy tam jak stwierdzasz, że jest wydłużona, pociągła, to prawdopodobnie też ma dość ostre, czyli taka surowa jest, dość ostre rysy. Postaram się to narysować. Już dziewczyny. Bo te trójkąty naprawdę potrafią być różne. Czyli ona może się okazać, że jest bardziej taka ostra, tak? Więc ja bym też chciała lekko ją złagodzić. I teraz po kolei. Skracamy czoło. Tak jak mówiłam, na przykład tutaj. Zobaczcie, ta oprawa ma wzmocnioną górną belkę, czyli ta górna część jest grubsza, mocniejsza niż dolna część. Możecie też to kolorem załatwić. Tu jest troszkę ciemniejszy na przykład niż na dole, lub po prostu grubsza, a tutaj cieńsza oprawa. Czyli ten zabieg takiej wzmocnionej górnej części sprawi, że czoło optycznie po prostu skrócimy. Druga rzecz, złagodzenie, czyli żeby sprawić, że ta bródka nie jest taka surowa, nie jest taka ostra. Widać, słychać, jest. Cudownie, dobra. I to niestety nie mam tych pytań, które pojawiły się w poprzedniej relacji. Już nie chcę nic tutaj kombinować i do nich wracać, więc tamte pytania, Patrycja już tutaj w międzyczasie w kuluarach powiedziała mi, że na nie odpowie. Także cudownie, widzicie, jak to jest, że przedtem nie dało się zrobić nas razem, a teraz widać i słychać nas obie. Patrycja, czy ty pamiętasz, o czym mówiłyśmy? Bo pamiętam, że było wysokie czoło i pokazywałaś obcięcie. No i właśnie, co dalej?
I no i tak, to druga rzecz, wypełnianie, czyli minimalizowanie tej ostrości, surowości rysów, czyli rzeczywiście możecie wtedy to wypełnić pod okrągleniem, ale też ważne jest, jaka oprawa jest tutaj szeroka, czyli żeby ona była pełna, ładnie w sposób pełny dół oprawy się rozkładał. No i ogólne teraz, ogólnie rzecz biorąc, skrócenie całej twarzy, czyli wyrównanie tej proporcji, to samo właśnie na przykład same kształty oparte na bazie koła, czy chociażby na przykład też one mogą być bardziej cięte, tak jak mamy tutaj, ale mimo wszystko, żeby szerokość dołu była też szersza, to da nam pewną pełność i skrócenie, wyrównanie, zwarcie twarzy bardziej, twarzy po prostu wydłużeniem. Także możliwości masz kilka, przy czym pamiętajcie zawsze, nie bójcie się mierzyć okularów, nie rezygnujcie na etapie, czyli nie zostawajcie na etapie takim, że jeśli coś do tej pory się sprawdziło, jakiś kształt twarzy, dobrze się w nim czułyście, to zostaję przy nim, wybieram podobne okulary, bo czasami eksperymenty albo takie odważne podejście naprawdę kończy się bardzo ciekawymi kompozycjami okularów i twarzy. No ja właśnie przypomnę tutaj, żeby też zajrzeć na bloga Patrycji, czyli stylistkaoprawokularowych.pl, po prostu najprościej jak się da, i tam na pewno znajdziecie dużo więcej wiedzy. Ja wiem, że nie da się tematu omówić podczas transmisji na żywo, bo to jest po prostu temat rzeka, tym bardziej, że taka trochę będę już podsumowywała, żeby, ja wiem, że dopiero rozpoczęłyśmy tę drugą transmisję, ale ja bym generalnie już chciała raczej kończyć, żeby nie trzymać Was tak bardzo tutaj długo, bo tak jak wspomniałam, na blogu Patrycji jest bardzo wiele takich informacji. Natomiast to, co zauważyłam, nawet patrząc dzisiaj na Twoje okulary, to zauważyłam, że tak naprawdę mało jest takich rozwiązań typowych dla. To znaczy, że właśnie mogą być takie hybrydy na zasadzie, że z jednej strony koci, ale z drugiej strony ten dół jest albo okrąglejszy, albo bardziej kanciaty. I tak naprawdę no, trzeba to bardzo właśnie, to trzeba bardzo, bardzo... To nie jest rynkowe, po prostu. Właśnie, że to ciężko tak powiedzieć, że takie dać takie porady na zasadzie, że jak masz twarz, nie wiem, okrągłą, to noś kocie, albo jak masz kwadratową, to noś kocie, bo kocie tak naprawdę to jest taki worek wielki, to nie jest jakby, to nie są jedne okulary, no właśnie, kolejne, tak, które były pokazywane. No, porady, bo rozciągnie twarz, poszerzy twarz, jeszcze skróci, więc ten kociak do okrągłej nie będzie korzystnie wyglądał, ale ten już tak. Więc mam nadzieję, że też czujecie różnicę, że to nie jest takie czarno-białe, zero-jedynkowe i proste. No właśnie, ja mam takie wrażenie, że to jest trochę tak, że żeby dobrze ograć temat okularów, czyli dobrze ubrać twarz, to jest tak samo jak dobrze ubrać sylwetkę. Czyli jeżeli no, nie ma takiego rozwiązania, tak jak na przykład bardzo często udziela się takich porad, ja sama ich udzielam, nie powiem, że nie, że na przykład dla sylwetki A to powinna być spódnica, powiedzmy tam, nie wiem, prosta albo w trapezie. Natomiast będzie sylwetka A, która będzie pięknie wyglądała w spódnicy ołówkowej, która no, nie jest najlepsza z zasady dla sylwetki A. I tak samo będzie z okularami, że nie będzie jednej spódnicy ołówkowej, tak jak nie będzie jednych kocich okularów. Że tak naprawdę trzeba patrzeć na swoją sylwetkę i ja tutaj będę to przerzucała cały czas na twarz, tak? No bo tutaj mamy to połączenie tych dwóch naszych specjalności, że patrzymy i na twarz, i na sylwetkę, jako na coś, co jest hybrydą różnych jakby zależności między sobą i konkretnych rozwiązań, bo tak jak nie ma jednej spódnicy ołówkowej, bo czasami ma znaczenie, czy ona jest czarna, czy ona jest biała w kwiatki, czy czarna w pepitkę, i tak samo właśnie z okularami, że nie ma jednego rozwiązania, że oczywiście kształty twarzy i porady, jak dobrać okulary do tego kształtu twarzy, są generalnie ważne, to tak samo jak ważne są typy sylwetek i generalne zasady ich ubierania, natomiast tak naprawdę bardzo często okazuje się, że zasady się wykluczają, tak? Bo z jednej strony właśnie to, co pokazywałaś, kocie okulary dla twarzy okrągłej niby tak, no ale z drugiej strony te takie malutkie, tak, te niskie, o tak bym je nazwała, niskie kocie okulary, już nie. No więc właśnie i tak samo jest z sylwetką, i tak samo jest właśnie z sylwetką, dlatego też jakby słuchanie bardzo często porad
Generalnie doboru ubrań i akcesoriów może spowodować taki mętlik w głowie. Mętlik w głowie, który należy sobie wyjaśnić, jakby, ja to zawsze mówię, żeby poznać wszystkie zasady, zobaczyć, które się wykluczają i w jakim aspekcie. I właśnie, ponieważ no, dzisiaj rozpoczęłyśmy kampanię kursu online Kod Sylwetki, to ja jakby jestem bardzo, bardzo w tym temacie takiego indywidualnego doboru i w ogóle super, bardzo się cieszę, że to wyszło też podczas naszej rozmowy, ponieważ tak jak z okularami, tak i z całą sylwetką jest tak, że dobrze jest po prostu przyjrzeć się naszej sylwetce, jakby z jednej strony poznać typy sylwetek i poznać te fasony, ale z drugiej strony na chwilę o tym zapomnieć i zobaczyć, jaką konstrukcją my jesteśmy, tak, że jedna będzie sylwetka A o 1,80 m, a druga będzie 1,50 m. Jedna będzie miała dół 38, a jedna będzie miała 48. I to będą inne sylwetki A, tak samo jak okrągłe twarze będą, nie wiem, na różnych szyjach, tak? Będą miały różne fryzury i podejrzewam to też, jakby ja już nie chcę w ogóle wchodzić w ten temat, nie? Na zasadzie, jak ktoś ma, nie wiem, jakieś uszy takie, inne, że właśnie no, to jest po prostu, no, jest to temat rzeka i dlatego właśnie ja stworzyłam, oprócz tego, że tworzę bloga, gdzie są te wszystkie porady, dlatego też stworzyłam kurs online Kod Sylwetki, bo tam można sobie to wszystko jakby rozczłonkować swoje ciało po prostu na fragmenty i później złożyć te wszystkie porady, tak, że właśnie ten program online, widzisz, Patrycja, ty też powinnaś stworzyć taki po prostu program, na zasadzie, wiesz, omówić wszystkie zasady, a później, żeby każdy mógł dla siebie to wyłuszczyć, właśnie, także widzisz, może jakiś masz ten, dzisiaj w dobie dzisiejszej po prostu epidemii, wszyscy robią różne rzeczy online, także jest to jakaś opcja. Jest to jakaś opcja dla Ciebie. Także tutaj Marta pisze, że chciałaby porzucić kocie, a zacząć nosić druciaki. Możesz. Pamiętam, że właśnie, że wcześniej Marta też pisała, pamiętam pod poprzednią naszą transmisją, tą pierwszą, że druciaki pokazują asymetrię twarzy. To był taki tego rodzaju komentarz, ja nie pamiętam dokładnego pytania, ale właśnie czy jesteś w stanie się do tego jakoś odnieść, do tych druciaków asymetrii? No, asymetrię twarzy, okej. Okay. Czyli zakładam, że nie wiem, mówisz, czy myślisz lub masz jakąś asymetrię twarzy i druciaki ją pokazują. Wiesz co, i tak, i nie. Jest w tym trochę racji, to zależy jaki kształt okularów został dobrany oczywiście i jaki rodzaj tej asymetrii jest, ale prawdą jest, że okulary druciane, czyli takie na przykład jak ja mam teraz, czyli bardzo cieniutkie, one automatycznie w związku z tym, że są delikatne i nieznacznie widoczne, zdecydowanie bardziej widoczne będą grubsze, tworzywowe, tak? W związku z tym one nie noszą takich konsekwencji stylistycznych, więc jeżeli masz na przykład jakąś asymetrię, z którą można by popracować, to jeśli użyjesz okularów grubych, oczywiście w dobrym kształcie, który rozwiązuje twój problem lub mu pomaga, grubszej oprawy, no to naturalnie, że ona będzie bardziej dominowała, czyli ona zdominuje tą asymetrię, czy tą budowę twarzy, na której ci zależy, czyli ukryje niejako, może ukryć niejako twój problem. Druciaki w związku z tym, że są delikatniutkie, no to one takiej siły przebicia, jak tworzywo grubsze, po prostu nie mają. Ale z drugiej strony też nie szkodzą tak bardzo, tak? Czyli błędy stylizacyjne w normalnych warunkach nie są tak mocno widoczne, nie odznaczają się tak bardzo jak w przypadku błędów w doborze grubszej oprawy. Więc taką mam dla Ciebie odpowiedź. Ale też odnosząc się, Olu, do Ciebie, słuchajcie, doktor Google jest znany. Jak nam coś jest, to wchodzimy, szukamy i nagle się okazuje, że jest tyle możliwości, ale nic nie zastąpi takiej diagnozy face to face, przeanalizowania Twojej historii, przeanalizowania w tym naszym już wypadku Twoich przekonań na swój temat i niestety no porady, tak, one muszą być, zasady muszą być, ale zasady da się fajnie ogrywać i często one się po prostu wykluczają. Trzeba wziąć dla każdej z nas to, co to, czego potrzebujemy. Tak, to prawda. Zasady, jak to mówi się, zasady są po to, żeby je łamać, tak? I ja jestem wielką fanką tego, żeby znać zasady, to znaczy nie, żeby być ignorantem, obojętnie, czy to są zasady kolorystyczne, czy fasonowe, czy jakieś po prostu
zwracania uwagi na jakieś aspekty naszej całej sylwetki. No więc tak, trochę zasad się omówiłyśmy. Helena pisze, że Patrycja ma wspaniale dobrane okulary, wygląda tak, że nie można oderwać wzroku. Także super. Dziewczyny u siebie. Tak, także przypominam, że stacjonarnie Patrycję możecie znaleźć w Krakowie, ale też w różnych miastach Polski. No wiadomo, że teraz pewnie wszystkie działania jakby terenowe są wstrzymane ze względu na zakaz, że tak powiem, poruszania się, natomiast gdy świat wróci do normy, na pewno jeżeli będziecie śledzić Patrycję, to będziecie też widzieć, gdzie się porusza i gdzie można się z nią spotkać, bo wiem, że do różnych miast, do Warszawy, do Poznania, tak, chyba w Katowicach też byłaś, także, ale na co dzień w Krakowie, także jeżeli macie w miarę blisko do Krakowa, a planujecie wymienić okulary, to na pewno warto to zrobić z Patrycją, bo Patrycja właśnie nie tylko dobiera je, tak jak dzisiaj rozmawiałyśmy, do samego kształtu twarzy, ale też kolorystycznie, tak? Też w oparciu o ramy do analizy kolorystycznej, także to jest jakby ten temat kolorystyczny, który był nieporuszany, a on również, wiadomo, jest bardzo istotny, także jak najbardziej. Ja będę już kończyła, bo naprawdę już jesteśmy tutaj bardzo, 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 bardzo długo. Także Patrycja, jeszcze raz dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do nas. Dajcie dziewczyny znać, czy Wam się podobało i czy mam jeszcze Patrycję namawiać na jakiś inny temat, może kiedyś bardziej taki specjalistyczny, jak taki ogólny, bo to taki temat po prostu rzeka, jak dobrać okulary do kształtu twarzy, ale jeżeli będzie dużo, dużo tutaj komentarzy, żeby zaprosić znowu Patrycję, to może coś pokombinujemy wspólnie jeszcze raz, także dajcie znać, jeżeli podobała Wam się transmisja nasza na żywo, to bardzo Was proszę o udostępnienie tego, po pierwsze właśnie, żebyście miały to zapisane na swojej tablicy, a poza tym, żeby też inne osoby mogły skorzystać, no najlepiej udostępnić obie transmisje, chociaż jeżeli tylko się uda, to ja połączę to i wrzucę na YouTube'a i ten link też wrzucę tutaj, także ściągnę te dwa wideo, jeżeli tylko, tak mówię, jeżeli Facebook mi tylko pozwoli, bo czasami nie pozwala, to ściągnę to, zmontuję to w jeden film, dam na YouTube'a i będzie to też można sobie po prostu no, oglądać w takiej nieprzerwanej wersji, bez tych wstępów, problemów w międzyczasie i po prostu, żeby to było zwarte. Monika, dziękuję za tyle wspaniałej wiedzy, także super. Kasia pisze, cześć dziewczyny, cześć Kasiu. Także są osoby, które do nas dołączyły na koniec, także pamiętajcie, ja bardzo dziękuję Patrycji. Patrycja, ja Cię na chwileczkę wyłączę, ale nie rozłączaj się tak w ogóle, tylko na momencik się tutaj dam, o, jestem teraz na całym ekranie. Kochane, pamiętajcie proszę o bardzo ważnej rzeczy, to znaczy, że dzisiaj właśnie wystartowała kampania kursu online Kod Sylwetki, czyli kursu online, który właśnie trochę podsumowuje wszystkie zasady stylizacji, tam omawiam wszystko, co jest ważne, jeżeli chodzi o triki stylizacyjne. Dzielę tak naprawdę kobiece ciało na fragmenty i omawiam wszystkie aspekty, jak co dobierać. Czyli na przykład, jeżeli rozmawiamy o szyi, no to ta szyja wpływa na noszenie biżuterii, wpływa na noszenie dekoltów, wpływa na noszenie różnych rzeczy na ramionach i tak lecimy dalej, tak? Czyli dobór rękawów, co wpływa na dobór rękawów, jak najlepiej dobierać do siebie. Omawiamy biust, omawiamy wcięcie w talii, pupę, biodra, wszystko, po prostu każdy aspekt i tak samo każde z rzeczy, które możemy na siebie założyć, od nakryć głowy po buty, tak? Także jest całość, wszystkie zasady stylizacji są w jednym miejscu. Dostałam pytanie w międzyczasie, czy jeżeli ktoś ogląda moje wideo poradniki, to czy warto kupować ten kurs online Kod Sylwetki? Tak, warto, ponieważ ja na blogu nie zamieszczam wszystkich informacji, dlatego też powstał ten kurs online, to jest takie miejsce, gdzie macie możliwość zapoznania się z całymi materiałami, z całą tak naprawdę moją wiedzą stylizacyjną. Ponad 9 godzin nagrań materiałów wideo. Ja oczywiście tą dzisiejszą transmisję też wrzucę do tego kursu, żeby można było tam do niej też wracać. Także oferta jest na stronie kodsylwetki.pl. Tutaj widzę, że Karolina wrzuciła link do komentarza. Także oferta promocyjna, kurs jest w cenie obniżonej o 50%. Mamy tam również pakiety, są 3 pakiety z możliwością do wyboru. Dla tych osób, które chcą raz na zawsze po prostu dowiedzieć się, jakie fasony może wybierać konkretna kobieta, czyli ja, nie jakaś tam sylwetka Y, czy tam S, czy jakaś tam jeszcze gruszka, pietruszka i w ogóle gazeta, tylko ja konkretnie, bo pamiętajmy, że my się od siebie bardzo, bardzo różnimy, a zasady, którymi nawet ja dzielę się na blogu, są zasadami ogólnymi, a dopiero spersonalizowanie tych zasad, czy to poprzez spotkanie ze stylistką, czy to poprzez właśnie zebranie wszystkich tych zasad, da nam możliwość doboru
całej tej wiedzy dla siebie. Teraz mamy taki czas, że mamy trochę więcej czasu w domu, więc to też jest świetny pomysł, żeby może nie oglądać tylko Netflixa, ale może zrobić coś pożytecznego dla siebie, zapoznać się z tymi wszystkimi materiałami, no i przede wszystkim, gdy już wrócimy do normalnego życia, wtedy, kiedy będziemy chciały już wychodzić na zewnątrz w świetnych ciuszkach wiosennych, a może letnich, tego jeszcze nie wiemy, to będziemy już dobierać dla siebie dobre fasony i przestaniemy po prostu marnować pieniądze na głupotę. Także zapoznajcie się z kursem online Kod Sylwetki. Ja tutaj znowu nie umiem Patrycji przełączyć na... W każdym razie tak, Patrycja, jeszcze raz dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Ja Ciebie na chwilę przełączę znowu na całość, bo żebyś mogła się tutaj pomachać dziewczynom. Przypominam, stylistka opraw okularowych.pl. Obserwujcie na Instagramie, na Facebooku, żeby wiedzieć, co pojawia się na bieżąco na blogu, jakie fajne porady i jakie fajne rzeczy prezentuje Patrycja u siebie. Także Patrycja, tutaj, o, jesteś, przełączyłam Cię, także możesz się tutaj jeszcze parę słów na koniec. Dzięki dziewczyny, że byłyście, za to, że zadawałyście bardzo cenne i trafne pytania. Pamiętajcie po prostu, że okulary da się lubić, mogą być fajne. Jeśli macie na coś ochotę, to po prostu za wszelką cenę róbcie wszystko, żeby swoje potrzeby w tej przestrzeni spróbować zaspokoić. Więc i kto chciał drukować? Marta? Marta chyba. Marta. Tak. Walcz o to, po prostu o co marzysz, o czym marzysz i na pewno się uda. Mhm. Super. Super. To jeszcze raz dziękujemy bardzo Wam za obecność z nami na żywo. No, jedyne, co mogę zrobić, to przeprosić za problemy techniczne. Jest to program, którego ja używam ciągle i nigdy nie sprawiał mi takiej trudności jak dziś, no ale cieszę się, że się docelowo udało, także do zobaczenia następnym razem, czyli pewnie my się widzimy na żywo w przyszłym tygodniu na webinarze. Także do zobaczenia dziewczyny, do zobaczenia Patrycja i kończymy na razie. Pa, pa.